Witam na kanale Dom za pół ceny. Z tej strony dyrektor. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję najczęstsze błędy podczas wykonywania ławy drutowej. Na co zwrócić uwagę? Jak wytyczyć miejsce ławy fundamentowej? Jakich potrzebujemy narzędzi? Jak poprowadzić sznurek murarski oraz sprawdzić lub skontrolować wykonanie ławy drutowej wykonanej samodzielnie lub przez fachowców? A więc zaczynamy! Na samym początku wyjaśnijmy, co to są ławy drutowe. Jest to system odeskowania wokół obrysu domu, który pozwala na wytyczenie powierzchni prostopadłych względem siebie i ścian budynku. Śledząc różne wątki na internecie, znalazłem prosty sposób na stworzenie ławy drutowej. Postanowiłem powiedzieć ten sposób, jednak efekt był okropny. Nie będę komentować tych porad, gdyż padłoby za wiele niecenzuralnych słów. Opiszę główne założenia. Inni budowlańcy twierdzą, że należy wbić paliki do ławy drutowej na oko. Od paliczka geodezyjnego oddalamy się o 1 metr w bok oraz o 1 metr w głąb wykopu. Pomyślałem sobie, że to nic trudnego. Zrobiłem tak, jak było zaprezentowane. Postanowiłem zmierzyć przekątne po tej pracy. Wyszły prawidłowo. Jednak dodatkowo zmierzyłem boki. Okazało się, że doszło do ich przekoszenia. A dodatkowo jeden bok był krótszy od drugiego o 10 cm. Próbowałem matematycznie rozwiązać powstały błąd. Szybko znalazłem odpowiedź. Błąd polegał na przypadkowym kącie wymiarów. Jest to zaprezentowane dla Państwa obecnie na ekranie. Z obrazu na ekranie widzicie Państwo czerwone punkty, czyli miejsca wbicia nieprawidłowo palików do ławy drutowej. Miejsce te zostało wytyczone poprzez zły kąt od palika geodezyjnego do palika ławy drutowej, czyli wzięty wymiar metr jest prawidłowo, czyli tutaj metr jest zachowany, jednak odchylenie jest zbyt duże. Tak jest przy każdym paliku i przy każdej stronie ławy drutowej. Dlaczego? Bo żaden z nas nie posiada kątomierza w oczach i nie jesteśmy w stanie dopasować kąta prostego do wytyczenia tych palików. Musimy wykonać proste obliczenia, aby wytypować, w którym dokładnie miejscu powinien być wbity pierwszy, czyli tak zwany narożny, palik ławy drutowej. Drugi błąd ławy drutowej dotyczy wbijania palików na oko bez użycia poziomicy. W takim przypadku dochodzi do przekoszenia palika i nie jest on w pionie. W późniejszym czasie spowoduje niewłaściwe rozprowadzenie sznurka murarskiego, gdyż będzie się opierał o źle wbity palik. Ponadto nieprawidłowo przymocujemy deskę poziomą na ławach drutowych. Trzeci błąd ławy drutowej dotyczy za płytko wbijanych palików. Pomimo, że na ławy drutowe nie działają zbyt wielkie siły, to warto je przytwierdzić mocno do podłoża. Często wykonawcy oszczędzają na długości palika i w momencie luźnego gruntu dochodzi do jego nadmiernego wbicia.
Wtedy wyciągają palik i wbijają go w połowie dystansu, co powoduje, że palik jest za płytko i reaguje na różne naprężenia sznurka, co przekłada się na błędy pomiarowe. Czwarty błąd ławy drutowej dotyczy źle zaostrzonego palika. W przypadku złego kąta ścięcia grotu palika, wykonawca ma problem z jego wbiciem. Nic dziwnego, mały kąt powoduje, że palik stawia opór w stosunku do gruntu. Wtedy góra palika rozwarstwia się i coraz ciężej współpracuje podczas wbijania. Rozwarstwienie ma jeszcze jedną negatywną przesłankę. Po wbiciu palika i przyłożenia listwy geodezyjnej do niego, dochodzi do oparcia się w górnej części o te rozwarstwienie. W ten sposób listwa nie przylega całą powierzchnią do palika i dochodzi ponownie do przekłamania pomiarowego o kilka milimetrów. Ponadto palik może mieć inny błąd wykonawczy podczas ścięcia. W przypadku ścinania czterokątowego może dojść do tego, że jedna ze stron ma ostrzejszy kąt. Podczas wbijania ta strona dominuje i dochodzi do przekręcenia się palika wokół swojej osi. Taki błąd powoduje, że musimy cały czas dokonywać korygowania pozycji i poziomu tego palika. Piąty błąd ławy drutowej dotyczy zbyt wąskiego rozstawu palików ławy drutowej wobec siebie. W takim przypadku ława drutowa będzie mało stabilna. Zwiększa się szansa, że wyznaczona przez geodetę oś budynku natrafi na palik, co uniemożliwi nam rozciągnięcie sznurka murarskiego i spowoduje potrzebę przeniesienia tego palika względem deski poziomej. Szósty błąd ławy drutowej dotyczy rozciągnięcia sznurka murarskiego. Budowlańcy nie zwracają w ogóle uwagi na sposób rozciągnięcia sznurka względem paliczków narożnych. Owijają go wraz z zewnętrznej strony, raz z wewnętrznej. W takim przypadku dochodzi ponownie do błędów pomiarowych o kilka milimetrów. Siódmy błąd dotyczy przenoszenia wymiaru pomiędzy laserem a palikami ławy drutowej. Aby przymocować deskę poziomą w ławach drutowych, należy przenieść wymiar z punktu zero. Z projektu należy odczytać wymiar górnych ław fundamentowych. Ten wymiar trzeba przenieść na ławę drutową. Gdy posługujemy się laserem, to możemy zaznaczyć taki wymiar poprzez użycie listwy geodezyjnej. Gdy detektor wskazuje, że poziom jest idealny, to w tym miejscu odrysowujemy kreskę na jednym z trzech palików. Czynność oczywiście powtarzamy na każdym z nich. Następnie każdą kreskę przenosimy na wszystkie ścianki palików. Do tego celu używamy kątownika lub poziomicy. Gwarantuję, że taki sposób spowoduje kilkumilimetrową pomyłkę. Chciałbym to zaprezentować na filmie z naszej budowy. Znaczy na linię, ołówkiem, słowo widoczne. Wyprawimy to przy użyciu flamastra. Przenosimy to przy użyciu poziomicy. Poziomica. Proszę pamiętać o grubości rysu. No, flamastra. Mamy jeden narożnik. Idziemy teraz z drugim narożnikiem. Wyznaczony pierwszy punkt góry ławy fundamentowej. Przejdziemy od razu wykonać sam pomiar na tej stronie. Słowo widoczne. Zróbmy jeszcze raz linię. Uwzględnimy grubość flamastra. Grubość rysowania flamastra. Dobra, wolny punkt. Teraz przejdziemy do drugiej strony kołka. Kontrolujemy bąbelek.
I mamy wyznaczony. Kolejny poziom. I znowu deseczka niestety jest cała w śniegu. Idziemy na tamte miejsce. I to samo co wtedy. Żeby nam było łatwiej wykonać kręcenie. Kładziemy to. Przechodzimy na drugie. Możemy już sobie zabrać. Śrubki. Skręcamy śrubeczkę. Bierzemy. I teraz tak. Co góruje zawsze. Czystość materiału i narzędzi. Czystość materiału i narzędzi. Kładziemy sobie poziomnicę. Przykładamy do naszego poziomu. Kontrolujemy bąbelkiem, czy wszystko jest na właściwym poziomie. Tutaj nam się coś nie zgadza z poziomem. Wydaje mi się, że błąd pochodzi stąd. Musimy jeszcze raz przewiercić do wymiaru. Poszło do góry. Poszło nam do góry. Ten przymiar. Musieliśmy go sprostować. Tutaj też jest on troszeczkę jeszcze do góry za bardzo. Jest odpowiednie. To już wszystkie błędy, które wytypowałem w tym odcinku. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmy.